Szczęść Boże, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. O ile z pierwszą częścią tej prośby nie mamy żadnego problemu, bo chcemy i często prosimy Pana Boga o to, żeby nam wybaczył, o tyle z drugą częścią, która jest już skierowana do drugiego człowieka, mamy problem. Żebyśmy mogli przyjąć przebaczenie, tak jak sami to przebaczenie ofiarujemy. Jest taka nawet anegdota, często kiedy w kościele śpiewana modlitwa pańska, modlitwa Ojcze Nasz, to na tych właśnie słowach, kiedy śpiewamy odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, w nutach, w mszale nie ma żadnej pauzy, ale ludzie odruchowo pauzę w tym miejscu sobie robią. Tak jakby podświadomie człowiek czuł, że z tym ma największy problem. Największy problem w swojej codzienności mamy z tym, żeby drugiemu wybaczyć. Jezus opowiada o tym w przypowieści, kiedy król darował słudze, który był mu winien niewyobrażalną sumę 10 tysięcy talentów. Darował mu cały dług, ale kiedy ten sługa spotkał swojego współsługę, który był mu winien 100 denarów, czyli kwotę nieporównywalnie mniejszą, zaczął go dusić i mówić: oddaj, coś winien. My, chociaż czasami nasza wina rzeczywiście jest niespółmierna do tego, co już otrzymaliśmy, począwszy od chrztu, kiedy Pan Bóg wybaczy nam wszystko, jest gotowy zawsze wybaczać. Jak mówi papież Franciszek, on się nigdy nie męczy przebaczaniem. To my się męczymy proszeniem o przebaczenie i to my się męczymy tym, żeby to przebaczenie też drugiemu ofiarować. Jak to prośbę zrozumieć? Wystarczy spojrzeć na krzyż. Spojrzeć na Jezusa, który z wysokości krzyża, przybity do Niego, mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest miłość, która jest silniejsza niż nawet śmierć. To jest miłość, która jest gotowa wybaczać zawsze. Jak się takiej miłości nauczyć? Karmić się Bogiem. Pozwolić, żeby to Bóg wybaczał przez nasze usta, nasze serce, przez nasze życie. Tak jak mówi święty Paweł, i potem wielu świętych naśladowało go w tym, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Bo zemsta, ta słynna zasada oko za oko i ząb za ząb, ona nie daje sprawiedliwości, ona nie da pokoju, ona będzie nakręcała kolejne spirale nienawiści. Przebaczenie naprawdę daje wolność. Dlatego modlimy się w każdej mszy świętej, razem z aniołami i świętymi. Proszę was, bracia i siostry, żebyście się modlili także za mnie, żebym ja także potrafił wybaczyć.